Zostaw mnie! Zostaw mnie, Lufer! Dobrze, zostaw uciekaj! Zostaw mnie! Zostaw! Chodź, co powiedziałam! Nie! Nie, nie, nie! Chodź to! Chodź to! Co? Chodź to! Jak ty to zrobiłeś? Jestem niedoberzem! To są dzieci, nie możesz iść tak ten... Co ci? Niedługo twój najlepszy przyjaciel zginie. To jest! Emilia? 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 Emilia przewiduje przyszłość. Co? O, ja też chcę tak. Nie czekaj, mamy rtęć! Chodź tutaj, Emilia! Nie, 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 stop! Stop! Usiądź, Emilia. Co widziałaś? Jakim cudem mamy się udać do Transylwanii? No, możecie zamienić się w nietoperze, to jest bardzo łatwe. W nietoperze? W nietoperze? Nietoperze? Możecie być nietoperzami, ale jest też szansa, że będziecie mieć jeszcze inną moc, ale to musicie sami ją odkryć. Co? Jak fajnie! Mocy? Właśnie odkryliście jedną moc. Jedną? Tak. Jak odkryć kolejny? Prawdopodobnie możesz zamieniać się w jaką postać tylko chce, tylko zależy od jej nastroju. Ja widziałam jak ty cierpisz i jak twój przyjaciel cierpi, razem cierpi, ale on... Emilia, proszę! Emilia, mamy do ciebie prezent! Ami! Ja miałam wizję jak Smolens umiera. O, jak to? Co? A kiedy? Niedługo, za kilka dni. Lufer, przestań, widziałam to w mojej wizji. Jeśli teraz nie przestaniesz, to wszystko się spełni i go zabijesz. Dzień dobry kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Minecraft domu, tak na samym wstępie, to zostawcie 10 tysięcy łapek w górę, bo jak wbijecie ten próg, to uwaga, zrobimy piosenkę o Spider-Manie. Dokładnie tak, i jak wbijecie te 10 tysięcy łapek w górę, no to wrzucimy wam w niedzielę Spider-Mana, więc już teraz proszę kopnąć łapkę w górę, bo 10 tysięcy to kolejny odcinek, no i subskrybujcie kanał, żeby zostać wylosowanymi, napiszcie komentarz, Minecraft Halloween 2020, to każdemu będziemy przypinali serducha. Oglądajcie koniecznie do samego końca, trzymajcie się i buja. Jestem głodny. Jestem głodny. Ja już nie mogę. Ja chcę jeść. Ile jest? Ja to tak jeszcze. Ja myślicie, że ja jeszcze muszę nakarmić córkę. Ja nie wytrzymam, no dajcie mi coś do jedzenia. Chcę krwi. Chcę krwi. Przecież my wczoraj połowę zwierząt wybiliśmy w lesie. O mój Boże. Ja Boga nawet nie mogę prosić o pomoc, bo już jesteśmy skazani na piekło. Nie mam prośby. No co mamy zrobić? Wczoraj wysunęliśmy połowę zwierzyny w lesie. Ja nie będę zabijał zwierząt. Ja nie będę jadł zwierząt. Ja nie będę jadł w ogóle ludzi. Nie mamy innego wyboru. Zwierzęta są niesmaczne. Może sobie dzisiaj próbuję przeczytać książkę o czarnej mszy. Czarna msza? Czarna msza? Czarna msza. Czarna msza. Co cię obchodzi jakaś czarna msza? Jesteśmy głodni, to boli. Nie znacie tego? Zachowujesz się jakbyś miał jakiegoś downa, a my tu wszyscy budujemy. Ja zaraz pójdę no i właśnie. Sama mam coś zapomnieć. Czy pana, jak pan to wytrzymuje? Proszę mówić swoje sekrety. Jaki pana sekret? Torby krwi? No tak, gdzieś tutaj ma. Gdzie jest w tym płaszczu? Proszę mi pokazać, gdzie to jest? Żyję 2000 lat, wiem co popadnie. To dużo. Nic nam a jak pan to wytrzymuje? No jak nie jestem nasycony, to idę jeść. Proszę mi powiedzieć. Okej, to idę. Nie. Ja nie chcę być wampirem do końca życia. Kto wyjdzie z domu, ten nie wyjdzie z domu. Nie. No to wyjdziemy garażem. O, dobra. Zapraszam. No, nie, błagam. Stop! Boli! Zamykaj.
Okej, okay, bo tą rundę wygrałeś, ale jak tylko zajdzie słońce, to stąd wychodzę. Nie wytrzymam do zajścia słońca, to jest za długo! Kochani, jeżeli zostawicie pod dzisiejszym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, bo ostatnio wbijacie po 8-9 tysięcy. Nie. Jak nie będzie 10 tysięcy łapek w górę, to nie zrobię czegoś, co wam się na pewno spodoba, ale ja powiem to nawet po cichu. Jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to polecimy do Transylwanii. Nadal mówisz to za głośno. To co usłyszałeś? Powiedziałeś, że chcesz transmisję na żywo prowadzić. Nie. Powiedziałem, że jedziemy do Transylwanii. Do czego? Ale po... Czemu? No tam wampiry mieszkają. No tak, ale jak mamy stąd wyjść? W nocy? To nie będzie aż takie chyba szybkie. Gdzie to jest? To jest chyba w Ameryce, tak? Nie, czy... w Europie. W Europie. W Ameryce. Dokładnie. Hej, witajcie, ja jestem Lucyna, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Domu, edycja Zmierzch. Wampiry, zimna krew, bladość, czerwone oczy. Dzień dobry, kochani. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Minecraft Domu, jak jesteśmy wampirami, jak chcecie, żebyśmy się w ogóle stali ludźmi normalnymi, żebyśmy żyli jak normalni ludzie, żebyśmy planowali przyszłość, a nie, kurde, nie mieli w ogóle, no, mieli kalendarz taki, że do końca życia żyjemy. Jestem głupi, wiem. Ale no, jeżeli chcecie, żebyśmy, kochani, znowu byli ludźmi, proszę, zróbcie to, zostawcie tu łapkę w górę. No i koniecznie, jeżeli chcecie zostać wylosowani, to Neteo wam powie, co trzeba zrobić. Więc tak, jeżeli chcecie zostać za ten wylosowani, to zostawcie tak, łapkę w górę. Nie! Subskrypcję. Nie, jolo. Ale że co, że gdy są wylosowani, tak? Tak. Gdy są wylosowani, to czekaj na, żeby Lufer odpisał. Nie. O, jak nie słucha nagrywek. No, no nie wiem, co o co trzeba chodzi, zrobić, żeby zostać wylosowanym, no. A to trzeba, co w końcu nie rozumiem. No zostawić komentarz. Co jest pierwsze? Daj, czekajcie, mogę jeszcze raz? No. Subskrypcja. No. Łapka w... Dzwoneczek. No. Łapka w górę, komentarz i komentarz, Luper, wylosuj mnie! O, taki możemy dzisiaj komentarz losować. I w ogóle dzisiaj przeczytamy komentarze, w sensie wylosujemy komentarze, które dadzą nam coś i będziemy właśnie losowali praktycznie same peruki Jolannei. Luper, Jola nie umie gotować i chyba coś zepsuła tą zupą. Zupa ze szczura jest bardzo dobra. Z czego? No Ze szczura? Ze szczura. I z żółwia też. Co? Przybyś powiedzieć, żółwia? Poproszę dokładkę. O, to już daję. Proszę, siatać ładnie ugotowana. Prędzej żygnę niż to zjem. Nic. Oddawaj peruki. Ja idę coś sprawdzić, okej? Okay? Pójdę coś sprawdzić. Pokój jednej osoby. A? Jakiej osoby? Ja chyba idę za tobą. Żółwik. Żółwik? A ty demonie! Nienawidzę cię! Po pierwsze, nie demon, tylko wampir, Neteo, a po drugie, to prawda, jest demonem wcielonym. No tak jest zresztą! I deportać, gdzie to było w kuchni? Ale nie, serio zrobiłaś zupę z żółwika? Nie, teraz tego. Tak? No, dlatego takie zielone. No, bo... A czego to pachnie jak zgrzyba? Skrupany do aromatu. Oj, czemu to pachnie jak zgrzyba? Dobra! O, ty demonie! No to... O-o! Chodź tutaj! Aaaa, jak boli ten tyć! A dobrze ci tak! Dobra, ja mam takie pytanie. Jakim cudem mamy się udać do Transylwanii? No możecie zamienić się w nietoperze, to jest bardzo łatwe. W nietoperze? W nietoperze? No tak. Jak? Ale jak? To, co ja mam powiedzieć? Abrakadabra, bum, cyk, cyk, w nietoperze zamień się? Kończmy z dachu. To już nie działa. Nie. No to jak? Możecie być nietoperzami, ale jest też szansa, że będziecie mieć jeszcze inną moc, ale to musicie sami ją odkryć. Co? Jak moce? Jaką moc? A jakie moce? Jaki przykład? To ja chcę mieć moce strzelania fireboli. Ja chcę latać. Jak chcę latać? Latać możesz, jak jesteś nietoperzem przecież. No właśnie. Chcę być niewidzialny. Ja też. Osobiście miałem dziewczynę, która była wampirem i też miałem może akurat niewidzialności, ale gdzieś się zgubiłem. No, to smutne. Ciekawe czemu. Bardzo smutne. Dobra. Ale wracając. Widzicie mnie teraz? Widzimy. Tak, nadal cię widzimy. Czyli tak działa. Ale jak możemy odkryć te moce? To mnie? Jestem ciekawy, jaką moc ma Jolo. Wiedzmy coś. Będziesz mogła rosnąć w końcu. Gle? He? I kto to mówi? Taki nie wypiwy. Jest od ciebie wyższy. No i co z tego? Irytujesz mnie po prostu. Lufer, to się skończy źle. Tam jest nieśmiertelny, w końcu mogę to zrobić. To dajesz, Teko! Chcesz się przekonać, że jest nieśmiertelny? Na pewno? Tak, dajesz! Aaaa! Co tu ty, pani nieśmiertelny? Co to jest?
Nie, 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 żartowałem, żartowałem, żartowałem! Dostał mnie! Pierwszy raz takie coś widzieliście? Wielka ryba! Ratunku, 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 panie, koni, do mnie, koni, 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 ja mam imię chyba, co? Chodź to! Zostaw mnie! Lufer, pomóż! Czy Jolo jest słoniem z płetwą? Że czym? Słoniem z płetwą? Tak! Jest jakiś śledź. Ty siebie nie widzisz? Nie mam lustra przed sobą. Jej kolce się ruszają. No to... Wyglądasz jak martwy śledź. Ej, ale powiem tak szczerze, że ładnie wygląda. Nie odzywaj się! Jeszcze spokojnie, raz! Spokojnie, stop, stop, stop! Jolo! Jolo! Daj mi... Podaj mi rękę. Rękę? Ona nie ma rąk! Ej, ja nie mam rąk! Czym ja jestem? No, plemnikiem no chyba. Jeden koleg, drugi... Nie chodzę! Uważaj z tym tyłkiem, bo zaraz komuś krzywdę zrobi. Jezu! Fap, 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 ta płetwa. Jaka płetwa? Jolo, Jezu, Jolo, przestań! Jolo! Nie ruszaj się. Jolo, uspokój się. Uspokój Jolo, się. Jolo, nie, może nie, nie, nie. Co można, jak można Jolo uspokoić? Jolo, mamy czekoladę! Gwiazdorzysz. Serio, macie czekoladę? Tak, mamy czekoladę, Jolo. Mogę? Ale dajcie mi czekoladę, no! Przecież tak ci nie będzie smakować! Przecież ja lubię czekoladę, czekolada jest zawsze dobra! Nie, 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 nie denerwuję, nie denerwuj się. Mam cukierki w pokoju, Jolo. Złość brzydocie szkodzi. Może pan wampir wyjaśnić, co się tutaj od... Kiełbasiło? Właśnie. Odwampirzyło? Właśnie. No? Co to było? Właśnie odkryliście jedną moc. Jedną? Tak. Jak odkryć kolejne? Prawdopodobnie możesz zamieniać się w jaką postać tylko chce, tylko zależy od jej nastroju. No to jest przerażające! No to od dzisiaj będziesz musiał być miły dla niej. No kurde, Manuel! Nie! Nie proszę, nie chcę być miły! Posłuchaj, no. Ja od samego początku jej nie lubiłem, proszę, nie chcę! Napiszcie komentarz, Jolo to potwór! Ale serio, to jest potwór. COŚ TY POWIEDZIAŁ?! O kurde, to jest mój... Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Ciebie. Ej, no właśnie, mam problem. Tu masz pana eksperta. Ojejku. Zostaw mnie, nie gryź! Idź stąd! Nie, 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 napiszcie komentarz. Lufer, to nie topesz. To przypnę wam serducho. Chodź tu! Jolo, zamień się z powrotem. Co? Dostaniesz żelka. Jolo, mamy słodkie kotki w piwnicy. Co? Serio? Ja chcę kotki! Ej, ale ten ma pokój Kuba. No to Kuba ma kotki. Ej, czy to jest mod, czy każdy jest może być nietoperzem? To jest... Każdy może być nietoperzem, to jest kwestia indywidualna. Ha! Nie jesteś wyjątkowy. Ale jestem za to nietoperzem. Nie umiem latać. Ale też mogę im być, proszę pana. Ja też chcę być nietoperzem! Każdy może być. Jolo, ty już byłaś niedźwiedziem jakąś rybką wodną. No ale ja nie wiem jak to zrobić! Tak, co ty zrobiłeś? No, chciałam je zeżreć i skoczyłem z wysokości. O, mam pomysł. Jesteś okropna. Czyli tak, może teraz skoczyć. Dobra, skaczę! Nie, połam sobie nogi. Nie, czy to tak... Jest nieśmiertelny. Ale nogi może połamać. No skacz, dawaj. Nie, jest nieśmiertelny. Ja cię kręcę, jestem nietoperzem, ale jaja. Ja. Skaczę! Połamałeś sobie nogi? Nie, głupie. Mogę być przy nim? Mówiłem, że to kwestia indywidualna. Ale głupie. I tak bym ci lufer zjadł, tylko zamienię się w nietoperza. Dobrze. O, ma czerwone oczy, jak on nie topesz! To? Co? On ma wściekliznę, do weterynarza z nim! Nie, wykastrować go, wykastrować! Ty, kłóci widać jak panu Drakuli. Ale i tak jesteś taki słodziutki, ojku. Zostaw mnie, zbudzieńcu! Mogę wam tylko ostrzec jedną rzeczą? No.
Jaką? No. Jeśli wampir ugryzie wampira, on... no tak. Umiesz... Tak. Nie chcę umierać! Ja sobie klapnę. Boże! O, jest normalne. Słońce rezi. Słyszałeś to, co nie? Pamiętasz? Ostatnia rzecz. Że jak się ktoś... Wampir ugryzie wampira, to się umiera. Mogę cię ukryć na tak? Co? Właśnie chciałem ciebie, Bredoto. Chodź tutaj. Nie, nikt się nie będzie gryzł. Nie, nikt się nie będzie gryzł. Ale to naprawdę nie są żarty teraz. A nikt się nie będzie gryzł. Ja też żartuję. Jodo, uspokój się. Nikt nie będzie się gryzł. Dobra, niech się gryzą, co wam. O, dobra, chodź tu. Emilia. W końcu. To są dzieci, nie możesz iść tak ten. Co ci? Niedługo twój najlepszy przyjaciel zginie. Co jest? Emilia? Nie, Emilia? Co jest? Tu mamy kolejną moc. Jaką moc? Co ona powiedziała? Gadanie głupot. Co? Jak mój przyjaciel zginie. Natek? W końcu. Ej. Co? O co chodzi? Co to za moc? Nie ogarniasz? Nie widziałeś? Usiądź może, wiesz? Weź się może połóż, odpocznij. Herbaty, rtęci, czosnku. Nieważne. Rtęć, już idę, już ci to robię, Emilia. Emilia przewiduje przyszłość. Co? No? Olo, ja też chcę tak. Ej, nie czekaj, mamy rtęć, chodź tutaj, się... Emilia. Nie, stop. Stop. Usiądź, Emilia. Co widziałaś? Ja widziałam, jak ty cierpisz i jak twój przyjaciel cierpi, razem cierpicie, ale on umiera. Co? Co? Ktoś zamawiał trumnę? Ale który? Ja, wiesz, który? Oby Natek. Nie mogę wam powiedzieć, nie mogę. Emilia? To było dziwne. Dla mnie normalnie. Emilia, kochani, napiszcie komentarz, kogo ona widziała w tej wizji, to szybko wam serce. Ja mogę przy niej wejść? Proszę, porozmawiajmy. Nie, zostawcie mnie. Emilia, proszę. Emilia, mamy do ciebie prezent. Amiś. Oj, jaki słodki króliczek. Proszę, powiedz nam. To było dziwne strasznie. Ja miałam wizję, jak Smoles umiera. O, jak to? Co? A kiedy? Niedługo, za kilka dni. Chociaż w jakim miejscu? O której porze? W jakich okolicznościach? Coś jeszcze? Możemy temu zapobiec. Niestety, ale przeznaczenie nie da się oszukać. O? Już czytałam, że raz przepowiedzi na przyszłość spełnia. To Smoles umrze? Nie, to się nie może stać. Nie. Emis. Ej, Emilio, ale nie to pyza. Nie! Mamy kłopoty. No co teraz robimy? Musimy ją znaleźć. Jolo, zamień się w helikopter. Nie umiem, no ja tego nie kontroluję. Ej, to może wylosujmy teraz komentarze, okej? Okay? Zajmijmy się komentarzami. A ja tam gdzieś poleciałam komentarze? No nie mamy, nie wiem co teraz mamy zrobić, przecież poleciała. Lufer ma dobry pomysł, najlepiej zostaw się teraz samo. Bo musi to przetrawić, tak. Dobra, losujemy komentarze. Kochani, napiszcie, każdy bez wyjątków, jakie 3 rzeczy możecie nam wysłać, to przypnie wam serducho. Każdy bez wyjątków, niech napisze. To będziemy wam przypinali serducha, dokładnie tak. A kto zostanie wspierającym? Emeraldowym lub diamentowym, ten będzie mógł występować razem z nami. Dokładnie tak, cześć. Kogo losujemy? Nie losujemy kogo, tylko losujemy komentarze. No to pierwsza Jolomena. No dobra, Natek. Mega, dobra. To Paulina pisze, Lufer, daję wam trampolinę do ogrodu, strzelbę dla Emilii i Natka oraz dużo krwi. Krew. Właśnie. Ale ile to jest dużo? 5 litrów? 10? No nie napisałem. Maksimum wszystkiego chyba. Ej, a ile macie, jaką macie grupę krwi? Nie mam pojęcia. BRH minus. BRH minus? Tak. O lol, jaka dziwna. Nie pamiętam, ale chyba AB. AB, C, D, E, F, G. A pan, Dracula? A zero. O kurde, ja mam 0 RH minus. Dobra, no to kolejny komentarz, dziękujemy Paulinie. Teraz ja. Ale jak ty chcesz policzyć łapkami? No kliknę po prostu. Okej, nie nikam. Dobra, więc tak. Oliwia, ja
rozgońska? Coś tak. Daję wam jedzenie dla zwierząt, kebaba dla każdego, operację dla Emily, żeby nie była dechą. Takie... No to byłaby szczęśliwa. No. Ej, nie, spoko. Dobra, odsuń się, alternatywko. No, także teraz ja komentarz... Coś ty powiedział? Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw! Nie! Nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie ratujesz mnie! He, przynajmniej mu rozpaść. Coś ty powiedział? O, Latek! Chodź tu! Ratunku! Latek! Chodź tu! Do trumny! Ja się chowam do trumny! Ratunku! Proszę, ratuj mnie! What the fuck? Dobra, na pomysł! Nie! Nie! Czekaj! Joluś, dobra! Spokojnie. Nie. Jak w tego, jak w Jurassic Parku. Stresowanie. Jesteś superowy. Sam się stresuj! Ja zabieram! Daj mi szansę! Daj mi szansę! Daj mi szansę! Szansę mi daj! Jesteś świetna! Jesteś świetna! Proszę, nie jesteś tajemnicza. Cukierki! Daj mi cukierki! Widzisz, super właśnie. Nie wytrzymam. Dziękuję. Możemy losować dalej? Ble, bo niedobre są. Kolejne. Toleracja. Losujmy komentarze. Napiszcie, kochani, jakie trzy rzeczy możecie nam dać. Najlepiej dajolnej tabletki uspokajające. To przypnę wam serducho. Coś ty powiedział? Nie. Cicho. Spokojnie. Spokojnie, bo dobra, mi się już arsenał Jolnea. Cukierków skoczył. To mnie nie ratujcie, proste. Losuj, Lufer, losuj. Ach, dobra. Pyk. Okej, okay, Gabrysia Pęcak. Jolo daje. No i co to ma znaczyć, Jolo daje ci? Co to ma znaczyć, Jolo daje ci? Mi się podoba. Z wielkim, no. Dziękuję. Także tak. Jolo daje ci. No to czytaj. Nie, Lufer, spokojnie, nie denerwuj potwora. Wszystko będzie git. I kto to potwora denerwuje? Spokojnie. Lufer, czytaj. Czytaj. Jedną perukę do kostek o kolorze twoich kolorowych włosów. Ojo! Chcę! Dobra. Jedną perukę do kostek o kolorze twoich naturalnych włosów. Nie nosiłam dawno. Życzę zdrówka dla całej ekipy, jesteście ekstra, a Jolo, nie martw się, według mnie wygląda spoko, każda dziewczyna jest ładna, tylko musi w to uwierzyć, więc ty też w to uwierz. Dziękuję, ale gdzie jest trzecia rzecz? Bo miała być trzy! A moja wina, że napisała dwie? No naprawdę to, no to chyba wybaczam, no bo są fajne peruki. Kolejna osoba, siadajcie. No ja mogę. Ja się po prostu boję. Kogo? Co my tu Nic. Ciebie, i tak. Co my tu mamy? Już ci tutaj mówię. Filip Ruta. Lufer daje wam, widzisz, teraz tobie. No. Pierwszego nie biorę w uwagi, bo jest błąd językowy. Bogti Veyron dla Lufra. Jakby dobrze napisał, byśmy Bugatti Veyrona. Co? Nie! Co to? Nie! Co to? $10,000. Traktor dla starego pijanego. I ostatnie dam dużo miłości dla Natka i Jolo. Miłość. Ohyda. O, Natek! Tego nie jestem potworem. Natek, nie. Coś ty powiedział? Mary, losuj ty. Dobra. Popcorn. Jeszcze jedno słowo. A będzie ozdrowiona dusza moja! Dobry zajączek. To skoczę. Proszę, to jest chore to, co my robimy. Bardzo chore. Masz marchewkę. Ej, czy jak Jolo będzie robiła kupę, to ona będzie taka w kulki? Ty się... No fair! Okej. Okay. Możemy przejść dalej. Okej, ty losuj, Mary. Okej. Okay. O, to mam. Od Marty Piszczek. Lufer, daję wam peruki dla Jolo do wyboru do koloru. Dobra! Karmę dla zwierzątek. No w sumie Jolo, teraz to się tobie też przyda. I bilety do akwaparku dla całej ekipy. Dopisek oprócz tej, oprócz Jolonej. Coś ty powiedział, Lufer? Pomocy! Pomocy! Nie ręczy na siebie! Pomocy! Ale czekaj, bo tu jest woda. Dostaw. Chodź tu! Nie! Ale Jolo, jest gorąco. W końcu! Natek! Jeszcze! Chodź tu!
Kochani, 10 tysięcy łapek w grę! To jest kolejny odcinek z Minecraftu. Teraz lecimy do Smokowca. Udajmy. Musimy ich znaleźć. Słuchajcie, ta papuga jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo smakowita. Na dodatek... Lufar, mówiliśmy. Ale kurde, mieliśmy nie jeść już zwierząt. Ale no kurde. Proszę pana, panie wampirze, tak? Czy jest szansa, że ktoś z nas miałby moc spinać po ścianach? To jest bardzo mało prawdopodobne, że ktoś będzie mógł chodzić po ścianach. Ej, ale jak będziemy nietoperzami i w sumie podlecimy i go ogryziemy... Ej, ale jak się mi się uda zmienić w pająka, to mogę wejść po ścianie. Ty chcesz zjeść Krystiana? Swoją papugę? Super. Super. Krystian nie będzie zły. Będę, głupia decho. Krystian, nie zadzieraj za mną. Super, ale w końcu się pozbędziemy deficytu zwierząt. Racja. Masz retencją. Jeszcze raz? A to jest... to... papuga! Papuga, czemu nie... No zejdź papuga na dół, no czemu się boisz? Lepiej nie. Nie jestem debilem. No. Sprawdźmy to. Dobra, papuga. Lądowisko dla ciebie. Ja czekam. Kochani, 10 tysięcy łapek w górę dla Natka. Już teraz obowiązkowo trzeba zostawić. Chodź, 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 chodź. To nie jest rtęć. Łap, aport. Papuga, jak zejdziesz na dół, to Jolo wyrzucimy z domu. Wyrzucimy Jolo z domu. Krystian. A, dobrze. Krystian. Zostaw go. Mój. Nie, zostaw Krystiana. Chodź tutaj. Co się tam dzieje? Czyżby... Smolax, Emilia? Halo? O! Jezu... Emilia? Ty im dawałeś sztućce? Albo coś kolego? No Emilia, ty zwariowałaś, przecież nic takiego się nie wydarzy. No ale próbuję ci wytłumaczyć, że no... Widziałam to, no to musi tak być, tak? Nie, to są jakieś pierdoły totalne, nawet nie chcę się tego słuchać. No, martwię się o ciebie, tak? Jesteśmy nieśmiertelni, przecież sobie nie, się nie jesteśmy. Jesteśmy, no co ty nie, mówisz? Bo jak wampira ugryzie inny wampir, to on umiera. Ale skąd weźmiemy kolejnego wampira, który miałby mnie ugryźć? Mamy bandę wampirów. Ale to twój najlepszy przyjaciel i to zrobi, zrozum to. Jak to, Teo? A, dzięki! Dzięki, Smolax! Dzięki, co powiedziałeś? Twój najlepszy przyjaciel to Neteo. Super, super, super. To nie jest teraz ważne. Super, to nie super. Był Neteo. Ja. Super, mam cię gdzieś, Smolax. Kłótnia kochanków, część druga. O mój Boże. Widzicie, tak się teraz spełnia to przeznaczenie. Teraz są wrogami, a potem Lufre zabije Smolaxa. Co? Nigdy w życiu. Super, zamykamy cię w domu. Nie. Zabierzcie go ode mnie. No ty, ja się nie mogę zawsze dotykać, kurde. A teraz to niby, że mam rację, tak? No, nie! Najlepszy przyjaciel to Neteo, dajcie mi dusz! Nie, mam Lufer, uspokój się. Nie! Nie, ale dlaczego on... Co? Zbliżasz się? Dobra, drewniana łopata. Ej, posłuchajcie! Nie. Czekajcie! Walcie, po pierwsze, cicho bądź! Po pierwsze, jesteście nieśmiertelni, więc nie warto jak bardzo głęboko siebie zaćkacie i nie warto jak głęboko wsadzicie ten nóż, to i tak się wyleczycie. Ale nie rozumiesz, że jak się pobiję, to wtedy mamy srebrne noże. Umrze? O, to chyba tego nie mam. Nie. Odłóż. To ty pewnie, oddawaj zabawkę. Oddawaj. Nie, dobry wampirek. Serio, to było najgorsze, co mnie w życiu spotkało. Powiedział, że... Oddawaj zabawkę. Nie, kurde. Dlaczego powiedziałeś, że jest twoim najlepszym przyjacielem? Lufer, proszę, przestań. Głupie dziecia. Lufer, przestań. Widziałam to w mojej wizji. Jeśli teraz nie przestaniesz, to wszystko się spełni i go zabijesz. Nie, Lufer, nie, proszę, oddawaj mi nóż. Dobra, żartaj, ale może... Nóż. Dobrze. Dobry Luferek. Serio, kurde, zawiodę się na tobie. Ja walę przez całe życie. To dzięki mnie znasz Natka, kurde. Najlepszy przyjaciel Neteo. Posłuchajcie, mamy teraz inny cel. Stary w żarcie, no kurde, no. No proszę. Bo musimy jeszcze znaleźć te cztery osoby, tak? Mati, posłuchajcie mnie. Teraz mamy inny cel do załatwienia, który jest po twojej lewej, Lufer. Nie, zostawcie Krystiana. Chodź tutaj. Nie, zostaw go. Nie. Debile! Teraz jestem papugą wampirem! Hehe, bardzo dobrze! Babcia! Ja słyszę babcię! Babcia, dobrze, że mnie słyszysz! Pani babciu? Nie spodziewajcie się, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? What the gdzie ona jest? Mamo? Babciu! Babciu! O Jezu! Babciu! Gdzie? Pani babciu! Tutaj cały czas stałam! Pani babciu! Nie stała pani tutaj! Nie stała pani tutaj! Stałam! Pani tutaj nie była! Tylko pani widziała!
Dobra, słuchajcie, porozmawiajmy o tym, o tej wizji Emily. Ja, co ty widziałaś w tej wizji? Pierdoły same. Nie mów tak. Dobrze, dobrze, skoro tak mówisz, to mam to gdzieś. Pozwolę wam mówić, umrzyj sobie, proszę bardzo, nie słuchaj mnie. No co, Kamon? Nie, no dobra, no powiedz, no. Ostatecznie już posłuchasz, tak? No. Ja w to nie wierzę, ja nie zabiję go, jak się go brzydzę teraz. To jest mój najgorszy przyjaciel. Ja nie wiem, no, nie żeby wiem, on ja dał tylko radę zabić. Ja bym go spacnął jednym palcem. Ja tylko mówię, co widziałam. Gdybym beknął ja w jego stronę, to by się udusił. Luferek ugryzł Smolaxa po prostu w tej wizji. Fu, kurde. No, tego kiełki malutkie, co on by nimi zrobił? Kiełki malutkie, powiedział malutki Steward. Możecie przestać, tak to się właśnie zaczyna. A pamiętasz, jak ci mama wbiła do pokoju, a ty robiłeś coś przy komputerze, czego nie powiem? Ty też to robiłeś. Ale mi mama nie biła. Nie kłóćcie się, ludzie! Właśnie to się kończy tak! No nie jesteśmy ludźmi, jesteśmy... Proszę pani, jesteśmy wampirami, to po pierwsze, a po drugie, ona mnie oskarża, że ja go zabiję we śnie. We śnie? Ale to ma nie. Sens, skoro taki wampir, który już zna się na tym, mówi, że tak może się stać, no to chyba coś jest na rzeczy. Czy... Jak ona się na tym zna? A... Ile takich wizji może być tak w zasadzie? Proszę pana? Tak? Ile takich wizji mogę mieć? Zależy, jak długo będziesz wampirem. Aha, czyli mogę mamy chodzącą wzrocznie. Ale od czego to zależy? Jak ja ją dotknę, to ona zobaczy moją przyszłość? Nie, to jest bardziej tak jakby miała kogoś śmierć albo jakaś bardzo ważna sprawa albo wydarzenie. To jest dla mnie ważna osoba. Jakie będą numerki w totku. O, bez pisa. Jezu, to nie tak działa. Tak to nie działa. No co to lipy tam. Wydaje mi się, że jeśli będziemy bliżej tego, co widziałam, to będę mieć chyba więcej wizji. To chyba tak wygląda. Ja to patrz. Nie mam zamiaru go zabijać. Jaki powód byłby, żebym go zabił? Ale patrz, Lover, teraz się kłócicie. On się kłóci, bo jest, kurde, jesteś fałszywym przyjacielem. Później zaczynają się kłótnie, że będziecie rzucać talerzami po domu, tak jak Emilia i Smolak dzisiaj. Nie przerywaj mi, mówię. Jesteś fałszywym przyjacielem. Ty się ogarnij, denerwujesz mnie. Chłopaki, czy możecie przestać? Znaczy, rzucę tą książką. I właśnie przez to, że tak robicie, miałam tą wizję na pewno. I będę mieć jeszcze pewnie jedną. Jak nie więcej. Właśnie. Ja wam przypominam, żebyście Jolo nie wkurzały, bo jeszcze mi się tutaj zmieni w smoka albo co. Luper... Chcę być smokiem. Nie, odwołaj to. Ale nie chcę być smokiem. Nie. Czy da się jakoś oszukać przeznaczenie? Nie da się. Słuchajcie, teraz by się przypomniało. Kuba jest w domu, wtedy idę to, bo... Ja chcę! To zostały nam trzy osoby. Dobra, chodźcie. Właśnie, trzeba. Ale musimy coś jeszcze z tym zrobić, bo to co widziałam było okropne. To nie się pogodzą. Się nie liczy? Nie, bo to jest zwierzę. Nie, nie osoba. Ale... Jezu, zwiążecie nas i to się nie stanie. Stanie się, tak jest przeznaczenie. Nie, mam gdzieś to przeznaczenie, nie możemy do tego dopuścić. Ja umrę? Niestety, ale tak. Nie, ja się na to nie zgadzam, musimy zrobić wszystko, żeby... Luper... No nie, co ty robisz? Nie umrzesz, nie pozwolę na to, żebyś umarł. A mogę ostatnie słowo? Ej, a ja mam dopiero pytanie. Jeszcze żyjesz! Emilia, on umrze, musisz się z tym pogodzić. Jeśli Luferek go zabije, to ja osobiście zabiję Luferka. Ej, ale ja mam pytanie, proszę pana, A jeśli przed tą wizją uda się przemienić nas wszystkich w ludzi, to się nie stanie? Bo jakby jak już go ugryzie, to wampir jakby wampira nie ugryzie, tylko człowiek człowieka. Znaczy, nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, ale jest to bardzo prawdopodobne, że ta wizja jednak będzie fałszywa i Smolax przeżyje. Ale no jest to jakiś procent szans. Mały, ale jest. O to musimy się przemienić po prostu w ludzi teraz. A tak nie wiem, ile procent? 60? 90? Może 50? Nie wiem. Mniej niż 1. Okej. Okay. Ty, Lufer, to może zróbmy tak, że jak biją, ile tam mówię, 10 tysięcy? Ale to łapki... To zrobimy polowanie, brakuje nam 3 osób. I właśnie to są tylko 3 osoby. A jak zjemy za dużo? Widzicie, co Matek robi? On teraz on teraz je Kubę. No to jak tego Kubę zje, to później go puścimy, żeby zjedł jeszcze 3 osoby i będzie w git. Ja idę po Kubę wyglądać. Co jest? Co się stało z tą babcią?
Nie widziałam. Ja się sam nie widziałam! Pani papcie. To jest moc. Kochani, ja się będę bała spać. Napiszcie komentarz, jak myślicie, kto jaką będzie miał moc. Jaką moc będzie miał Tytmati, jaką moc będzie miała Mary, jaką moc będzie miał Smolax, to przypniemy wam każdemu bez wyjątku w serducho. Zasubskrybujcie kanał koniecznie, zostawcie dzwona, stawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Lufer zabije Smolaxa, to przypnę wam każdemu bez wyjątku w serducho. Będzie raczej tak. Przed tym, usunąłem się. Emilia, a jak ciebie dotknę, to zobaczę tą wizję? Możemy tak zrobić? No nie wiem, no dobra, możemy. Mogę ją dotknąć, Smolax? Całunek Neptuna. Oj. Mogę ją dotknąć? No możesz. Thank you.